na imię Marta. Dzisiaj jest mój najwspanialszy dzień w moim życiu. Prawie rok minął od chrztu mojego syna, dziś przyszło kolej na mnie. Był to proces długi i długo się do tego przygotowywałam. Było wiele pytań i wątpliwości. Musiałam pokonać wiele słabości, ale zaufałam Bogu, złożyłam je. Zaczął się proces przemiany, modlitwy i zaufania Bogu. Bardzo dużo czytałam. Czytałam słów skierowanych w Biblii do ludzi i odnajdywałam drogę z Bogiem. Ta łączność z Bogiem pozwoliła mi zmienić swoje życie i życie mojej rodziny. Dziś jest ten najwspanialszy dzień, gdzie decyzję podejmuję świadomie, wiedząc, jaka będzie moja droga. Wiem, że będę musiała wzrastać w każdym dniu z Panem, ale to już nie jest problemem. Dzisiaj będę ochrzczona i stanę się adwentystką dnia siódmego. Chrzczę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! Amen. Pragnę o tym powiedzieć wszystkim. Poszukajcie tych słów, które kierują do Boga, pozwolą zaufać i pomogą rozwiązać najtrudniejsze nawet problemy. Dziś postanowiłam, że idę z Jezusem. To jest moja decyzja. Od dzisiaj będę już zawsze z Bogiem.